Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Podbiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. W przeczytanym fragmencie Ewangelii Słowa Bożego Pan Jezus przywołuje nam imię Zacheusza, celnika. Nie tak dawno słyszeliśmy o celniku, który modlił się w świątyni. Znamy też innego celnika, Mateusza, który został apostołem, został powołany. Myślę, że celnicy to taka grupa zawodowa ulubiona w sposób szczególny przez Pana Jezusa. Tak samo jak rybacy. Kim był ten celnik? Zacheusz, jak jest napisane, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Myślę, że jest to opowieść, jest to przykład każdego, kogo coś przerasta, kto czuje, że jest osaczony problemem, jest osaczony sprawami, których nie może rozwiązać, jest osaczony takimi sprawami, które powodują, że czuje się mały, tak samo jak Zacheusz, który był niskiego wzrostu. Co w takim razie zrobić? Jak rozwiązać nasz problem? Najprostszym sposobem jest wyjść na zewnątrz. Zacheusz wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Dla nas, dla mnie, takim sposobem na to, by uwolnić się od problemów, które mnie przerastają, jest wychodzenie na zewnątrz. Czasami muszę wyjść na łąkę, czasami muszę wyjść w góry, czasami idę do kościoła, by się pomodlić, żeby uciec w jakiś sposób od problemu, ale nie żeby się go pozbyć, lecz zobaczyć, czym naprawdę jest ten problem. Przez 11 lat pracowałem w jednej firmie. Nie potrafiłem się z nią pożegnać, mimo że czułem, że jest najwyższy czas, aby to już skończyć, aby zamknąć ten rozdział swojego życia. Zawsze uważałem, że ta firma beze mnie nie będzie istniała. Aż zdarzył się wypadek samochodowy, który unieruchomił mnie na 8 miesięcy. Okazało się, że firma przetrwała, ja mogłem zmienić pracę, jestem człowiekiem szczęśliwszym. Kiedy słyszę, że ktoś wchodzi na drzewo, widzę obraz Jezusa, który nie jest grzesznikiem, lecz wziął wszystkie nasze grzechy na siebie. Wyszedł na drzewo po to, by znaleźć nas, każdego z nas osobna. Następnie zaprosić na ucztę. Przedsmak tej uczty mamy już tutaj, w codziennej Eucharystii. Lecz spełnienie i pełna uczta będzie w niebie, na którą nas serdecznie zapraszam.